Dzień dobry Państwu. Spotykamy się tutaj dzisiaj z Panią Agnieszką. Spotkanie nasze jest związane z nadchodzącym wydarzeniem, które odbędzie się niebawem w Wiśniowej. Może Pani nam coś o tym opowiedzieć? Oczywiście, z przyjemnością. Już niedługo, 13-14 października, rozpoczynamy przegląd śpiewaków i gawędziarzy. Wyjątkowa impreza, wyjątkowa też dlatego, że prowadzimy projekt z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego i badamy wiśniowską gwarę. Na przeglądzie śpiewaków i gawędziarzy zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze gwarą mówią. Będą śpiewać, będą opowiadać gawędy, będą grać na instrumentach ludowych i to wszystko będzie się działo przez 2 dni. Bardzo serdecznie zapraszam. A może nam jeszcze Pani powiedzieć, co poza tym wydarzeniem jeszcze nas czeka, co się dzieje w Wiśniowej? Oczywiście. Przed nami jeszcze też Festiwal Teatrów Wiejskich. Odbędzie się 2 tygodnie po przeglądzie śpiewaków i gawędziarzy. Na Festiwal Teatrów Wiejskich jest to już ogromna impreza o zasięgu małopolskim. Dostaliśmy też patronat z Narodowego Centrum Kultury, patronat honorowy. Już w tej chwili jest zgłoszone około 15 zespołów z całej Małopolski i również bardzo serdecznie zapraszamy na ten festiwal. Oprócz tego jeszcze w listopadzie, 12 listopada będzie zakończenie projektu Wiśniowska Gotka, w ramach którego właśnie odbywa się przegląd śpiewaków i gawędziarzy. Tam zostaną zaproszeni wszyscy goście oraz wszyscy informatorzy, wszyscy ci mieszkańcy, którzy zechcieli przez ten czas już prawie roku z nami rozmawiać i dzielić się tak naprawdę swoją piękną wiśniowską gwarą. Zapraszam też już dzisiaj na strony internetowe, gdzie już w listopadzie zostanie uruchomiony słownik słówek gwarowych właśnie z tego rejonu. Ten słownik będzie też interaktywny, będzie można tam wpisywać własne słówka. My je będziemy weryfikować z naszymi partnerami i będą one zamieszczone na słowniku. A na przykład można przetłumaczyć niektóre wyrazy w tym słowniku, bo myślę, że samo słowo na przykład gotka, co po niektórzy by nawet nie wiedzieli, co to znaczy. Tak, to jest słówko, które akurat znam, natomiast czasami są takie słowa, które już przedstawiają nam studenci, których ja znaczenia nie potrafiłabym się nawet domyśleć. Także gwara wiśniowska jest niezwykle interesująca i tak naprawdę ludzie, którzy się nią jeszcze posługują, mają ogromny zasób. Ogromny zasób kulturowy, który znają tylko oni. I bardzo się cieszymy, że chcą się z nami tym dzielić. I myślę, że właśnie na przeglądzie śpiewaków i gawędziarzy będzie możliwość poznać takich ludzi, którzy taką gwarą się posługują. Dlatego bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszam. A jeżeli chodzi o wstęp, bilety, gdzie to można nabyć? Wstęp jest bezpłatny. Zarówno na przegląd śpiewaków i gawędziarzy, jak i na Festiwal Teatrów Wiejskich. Natomiast jeżeli komuś ten temat jest wyjątkowo bliski i uważa, że to są godne rzeczy do tego, żeby je zachować, oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do wspomożenia takich działań. Z tego, co słyszałam, to na festiwalu wystąpi też wiśniowski zespół regionalny Banda Burek. Tak, może nie tyle cały zespół Banda Burek, co wystąpią jego członkowie, ale wystąpią też członkowie grupy teatralnej, którzy będą mieli też przygotowane swoje teksty gwarowe, swoje pieśni. A zespół Banda Burek razem z zespołem teatralnym wystąpią na spotkaniu 12 listopada, kiedy cały projekt Wiśniowska Gotka będzie zakończony. I już serdecznie na niego zapraszamy. No to cóż, co możemy powiedzieć? Zapraszamy do tradycyjnej Wiśniowej!